Do kin wszedł dziewiąty film Quentina Tarantino, i z tego względu postanowiłem przygotować listę tych filmów w kolejności takiej, jaką zaprezentował portal IMDb. Zobaczymy, które filmy mistrza kina ludzie pokochali najbardziej. W filmie towarzyszy mi koleżanka z kanału Drama TV, gdzie koniecznie wbijajcie, bo czasami też tam się udzielam i w sumie poruszamy tematy bardziej związane z show biznesem czy też z aferami, które dotykają współczesnych mediów. Cztery Pokoje. Film fabularny z 1995 roku. Składa się z czterech nowel, wyreżyserowanych przez czterech różnych reżyserów. Ostatni segment został stworzony przez Quentina Tarantino. Nowele przedstawiają historie, które wydarzyły się w hotelu w Los Angeles w noc sylwestrową. W filmie pojawiają się m.in. Bruce Willis, Quentin Tarantino, Antonio Banderas i Madonna. Hotelowy lokaj odwiedza kolejno cztery pokoje. W pierwszym pada ofiarą czarownic, w drugim zostaje porwany. W trzecim, wyreżyserowanym przez Roberta Rodrigueza, staje oko w oko z Antonio Banderasem. A ostatni pokój to szalona scena nakręcona jednym ujęciem w reżyserii właśnie Quentina Tarantino. I Quentin Tarantino. Cztery Green House, Death Proof. Green to dylogia filmowa składająca się z dwóch części: Death Proof w reżyserii Quentina Tarantino oraz Planet Terror Roberta Rodrigueza. Podczas kinowych seansów w Stanach Zjednoczonych wyświetlano fikcyjne trailery filmów, wyreżyserowane przez Eli Ruta, Roba Zombiego i Edgara Wrighta. Oba filmy nawiązują do popularnego w USA podgatunku filmów niskobudżetowych, tak zwanego kina klasy B. Określeniem grindhouse nazywano kino samochodowe, w którym wyświetlano filmy exploitation. Zazwyczaj wyświetlano dwa filmy jako całość, przydzielone zwiastunami kolejnych produkcji. Kino tego typu przeżyło apogeum popularności w latach 70., zaś w połowie lat 90. całkowicie zniknęło z rynku. Grindhouse Devproof to film Quentina Tarantino. Projekt Tarantino powstał jako hołd złożony samochodom typu Muscle Car oraz popularnym w latach 70. XX wieku nurtom horroru Exploitation i Slasher, jak i innym produkcjom klasy B, a także kinom greenhouseowym, gdzie emitowano. Film uzyskał ocenę 7.0. Jackie Brown Tarantino jest jednocześnie autorem scenariusza, który napisał na podstawie powieści Room Punch, jak i reżyserem. W filmie gra wiele amerykańskich gwiazd aktorskich, m.in. Samuel L. Jackson, Robert De Niro czy Bridget Fonda. Film opowiada o stewardessie, tytułowej Jackie Brown, przemycającej pieniądze dla handlarza bronią. Pewnego dnia dwóch śledczych przyłapuje ją na przemycie 50 tysięcy dolarów i narkotyków. Proponują stewardeście wyrok w zawieszeniu i powrót do pracy w zamian za pomoc w dopadnięciu handlarza. Nienawistna ósemka. Akcja filmu odbywa się kilka lat po wojnie secesyjnej w amerykańskim stanie Wyoming. Dość charakterystyczne jest to, że akcja filmu rozgrywa się właściwie w jednym pomieszczeniu, z małymi wyjątkami oczywiście. Grupa ludzi jest zasypana przez śnieg w domku na odludziu. Przez zdradę, kłamstwo oraz oszustwo do ośmiu nieznajomych wkrótce dociera, że mogą nigdy nie opuścić budynku. Ocena filmu to 7,8. Kill Bill. Film Quentin Tarantino, do którego scenariusz reżyser napisał z pomocą aktorki Umy Turman. Gwiazdą filmu jest Uma Turman okrzyknięta muzą Tarantino. Właściwie jest to jeden film, jednak podzielony został na dwie części, ponieważ nakręcono bardzo dużo materiału, łącznie 3 godziny i 47 minut. Opinie o filmie są bardzo różne. Niektórzy uważają Kilbila za filmowy majstersztyk, dla innych jest on zbyt pobłażliwym hołdem Tarantino, dla kina azjatyckiego. Szczególnie krytykowane były ciężkie popkulturowe dialogi. Niektórzy konserwatywni krytycy zarzucali filmowi także nadmierną przemoc. Kilbil otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepsza Aktorka. Nie słyszałem, że to było Pewnego razu w Hollywood. Mediodramat z 2019 roku skupiający się wokół Hollywood pod koniec lat 30. XX wieku oraz morderstw grupy Charlesa Mansona. 11 lipca 2017 roku Quentin Tarantino ogłosił, iż ukończył pracę nad. Pisaniem scenariusza do swojego najnowszego filmu opowiadającego o morderstwach grupy Charlesa Mansona. Tego samego dnia ogłoszono, że w filmie zagra Margot Robbie, która wcieli się w postać aktorki Sharon Tate. Naprawdę strzał w dziesiątkę, bo Margot Robbie świetnie się prezentowała w tej roli. Moim zdaniem jest jeden z najlepszych filmów, Tarantina. Na światowej historii możecie obejrzeć materiał dotyczący morderstw, które miały miejsce w 69 w Hollywood. Także zapraszam. Film uzyskał ocenę 8,2. Karty Wojny, czyli amerykańsko-niemiecki film wojenny z 2009 roku, utrzymany w tonacji Czarnej Komedii, w reżyserii Quentina Tarantino. Akcja filmu rozgrywa się w okupowanej przez nazistów Francji. Film przedstawia historię dwóch spisków mających na celu zabicie Adolfa Hitlera. Pierwszy z nich, planowany przez grupę żołnierzy żydowskiego pochodzenia dowodzoną przez amerykańskiego porucznika, w którego rolę wcielił się Brad Pitt drugi zaś przez młodą francuską Żydówkę. Obraz zarobił na całym świecie ponad 321 milionów dolarów, będąc drugim najbardziej dochodowym filmem Tarantino. Film otrzymał 8 nominacji do Oscara, z czego jedną nagrodę otrzymał Christopher Walt za najlepszą rolę drugoplanową. Produkcja uzyskała ocenę 8,3. Wściekłe psy Amerykański film sensacyjny z 1992 roku w reżyserii Quentina Tarantino. Autorami scenariusza są Roger Avery i Quentin Tarantino. Nieznany nikomu Tarantino, były pracownik wypożyczalni VHS, który do czasu premiery mieszkał z matką, zaprezentował widzom brutalność w stylu, w jakim w kinie nikt przed nim nie pokazał. Film o paczce bandziorów, którzy napadają na jubilera, ale sprawa się nieco komplikuje, bo jeden okazuje się tajniakiem. Śledzącym przestępców. Film epatował okrucieństwem i gorszył niecenzuralnym słownictwem. Według wyliczeń angielskie fuck pada w filmie aż 272 razy. Film zyskał ocenę 8,3. Django, amerykański western filmowy z 2012 roku w reżyserii Quentina Tarantino. Django jest w dużej mierze inspirowany spaghetti westernami oraz nurtem black exploitation. W filmie zaznaczone są charakterystyczne cechy dzieł reżysera, np. skłonność do przerysowanej przemocy oraz rozbudowane dialogi. Dzieło Tarantino uzyskało przychylne recenzje krytyków, zdobywając dwa Oscary oraz dwa złote globy, w obu przypadkach za scenariusz oraz rolę drugoplanową wolca. Ocena filmu to 8,4. Damn, I can't see fucking shit out of this thing. Pulp Fiction, amerykański film kryminalny z 1994 roku w reżyserii Quentina Tarantino oparty na scenariuszu Tarantino i Rogera Averego. Film, w którym występują John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth i Uma Turman opowiada kilka epizodów rozgrywających się w przestępczym Los Angeles. Tytuł filmu nawiązuje do popularnych w połowie XX wieku magazynów i powieści kryminalnych, które charakteryzowały się drastyczną przemocą i błyskotliwymi dialogami. Pulp Fiction zdobył złotą palmę na festiwalu filmowym w Cannes w 1994 roku, odnosząc wielki sukces komercyjny i zdobywając przeważnie pozytywne recenzje. Co ciekawe, kiedy Tarantino odbiera złotą palmę, jakaś tam francuska kobieta się oburzyła, że taki brutalny film zdobywa film, a nie jakieś tam wiecie arcydzieło kinematografii a Tarantino to skomentował w krótki sposób powiedział fuck you. <głos> 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 Ponadto Pulp Fiction był nominowany do siedmiu Oscarów, w tym dla najlepszego filmu. A Tarantino i Every zdobyli statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny. Oscara wtedy zdobył Forrest Gump, z tego co pamiętam. Film Tarantino wywarł znaczący wpływ na rozwój kina niezależnego. Pulp Fiction jest powszechnie uznawana za arcydzieło Tarantina, a szczególnym uznaniem cieszy się jej scenariusz. Django Amerykański western filmowy z 2012 roku w reżyserii Quantina Tarantino. Kurwa. Film Tarantino wywołał znaczący wpływ. Wywołał. Kurwa, wywarł. Niektórzy konserwatywni kredyty za. Ja zaraz odstrzelę sobie łeb. Odstrzelę. Kurwa. Odstrzelę, kurwa. Odczelę. Odczelę ja. Explore... Blah. Jezus Maria. Nowele przedstawiają historie, które wydarzyły się w hotelu w Los Angeles w no. W... Nie, no, w no, no kurwa. Nie. Postanowiłem przygotować listę tych filmów do w... No, Jezu. Antonio chyba. Antonio ku... No, jest napisane aronio. A ostatni pokój to szalona scena nakręcona jednym ujęciem w reżyserii, właśnie Quantina. Quantina. No kurwa, chyba mnie zaraz coś popi -doli. Niektórzy konserwatywni krytycy zarzucali filmowi, że. Kurwa. Słuchaj, że za chwilę się zatniesz. Dzięki obejrzenie do końca, wpadajcie na Drama TV, gdzie również czasami się udzielam. Ponadto na Światową Historię, gdzie codziennie dostała. Dodaję filmiki. Tak to jest z tymi przejęzyczniami. Ponadto zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną deszkę. Trzymajcie się. Cześć. Nie gdzie ten głosowy z tym Starakiem Ciekawe, czy się nagrało.